44% naszych badanych uważa, że nigdy nie zachoruje. To dobrze, że jesteśmy optymistami, natomiast należy pamiętać o tym, że statystyki tego nie potwierdzają, bo co roku rośnie liczba zachorowań na choroby układu krążenia, takie jak zawał czy udar, i wbrew opinii 65% naszych badanych, częściej one dotykają naszych rodaków niż nowotwory. Często Polacy mają takie podejście, że nie chcą myśleć o trudnych rzeczach, bo wtedy je do siebie przyciągamy, co nie jest chyba dobrym już w dzisiejszych czasach sposobem, tak samo jak zostawianie tego jakoś to będzie, jakoś sobie poradzę, mam przecież rodzinę. Ciężka choroba często wyłącza nas na dłużej z życia zawodowego, w związku z tym ogranicza to nasze dochody. Zaczynamy żyć z oszczędności, o ile je w ogóle mamy. Jedynie 1/3 badanych posiada ubezpieczenie. Wśród badanych, czy w ogóle można pewnie generalizować wśród Polaków, panuje ciągle mit, że nas nie stać na ubezpieczenie. 60% naszych respondentów tak uważa, co jest prawdopodobnie niesprawdzoną informacją, ponieważ kilka tysięcy, które wydajemy na przykład na ubezpieczenie samochodu, może być dużo wyższym kosztem niż zabezpieczenie własnego zdrowia i zabezpieczenie swojej przyszłości i swojej rodziny, ponieważ ubezpieczenie na wypadek poważnych zachorowań to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, w zależności oczywiście od tego, jaką sumę ubezpieczenia wybieramy i od tego, w jakim jesteśmy wieku. Trzeba pamiętać, że im wcześniej taką decyzję podejmiemy, tym mniej zapłacimy. Warto sprawdzić, ile w naszej konkretnej sytuacji taki koszt będzie wynosił.